to jest także, tak, że tylko to urządzenie, czy to muszą być jeszcze jakieś... Tylko to urządzenie, nic więcej. Samo to urządzenie, to się nazywa fizaktywne, on ma moc 30 kW i on robi całą robotę. Ja oprócz tego mam u siebie baterię kondensatorów. To tutaj mamy baterię trzyfazową, baterię jednofazową, dużej mocy, filtry, czyli dławiki, a tam mam UPS. I okay. Akumulatory. A to też jest do prostowania napięcia? Tak, to jest do prostowania napięcia i pokażę Wam, jak wygląda kwarc. Zobaczcie. To jest kwarc, czyli to nie jest szkło, to jest kryształ. Tam jest carport, a super. Prezes trzyma samochód, kurde, na słońcu. Ja tego nie rozumiem. Ponieważ carport jest dla pracowników. Pracownicy mają ten luksus, że mogą trzymać rowery i samochody to? W cieniu. Słyszałem, a po prostu ja niestety, no. Na samym końcu, ja jak skończę inwestycje i będą mieli wszyscy już luksus, to wtedy ja też mogę z tego skorzystać. No. Ale jak tutaj parkowały samochody, to blokowały, prawda? I wtedy był ten problem. Także zrobiłem sobie tutaj antenkę, dałem magnes neodymowy. Te same mocy są to nowe? Tak, te, nie, mocniejsze są. Halo? Ty, bardzo fajnie zamontowane są te panele tutaj, prawda? Tak. W zimie nie będzie ciął, bo ma za mały kąt po prostu. Ładny jest falownik BB Eco. Niebieski taki, ale on jest taki sofar. To jest sofar, to oni wszyscy. Bo to jest sofar, tylko robiony na potrzeby polskie, tak. I tak dalej. Sofar jest zajebisty, że tak powiem. I to tyle. Jest zabezpieczenie. Tle. Nie, on jest, radę. Poza tym otwarte programowanie ma. Tak naprawdę do niego się można wejść i korzystać ze wszystkich tak, jego tak. elementów. Tak. Można automatykę z nim podłączyć. Jak to z ładowaniem. Ile by wyprodukował? Ej, 34 kWh. No bo chmurno dzisiaj było, także dlatego tak mało. A ile tu jest na tym? Ile mój traktor dzisiaj zrobił? Nie chce mi dać, bo się boi, że mu zapierniczę kubek. O, i wszystko obtywać. Czyli na Tomka trzeba uważać, to nie jest tak. Czemu to jest kamerowane? Łapie do tych i tu sobie wsadzają ten... Normalny rowek, wykopany. I tak się założę, że ty tego nie opublikujesz. Dobra, harcerz. Wielkie dzięki. Stajesz? Dzięki. Jeszcze raz? Teraz. Tomek powinien prowadzić kanał rozrywkowy, mocno rozrywkowy.